Jesteśmy z Julią po wypadku już 2,5 roku. 6 kwietnia minie 7 miesięcy od momentu wyjścia z budzika. Wychodząc z budzika, byliśmy bardzo szczęśliwi, że w końcu będziemy wszyscy razem jako rodzina, a z drugiej strony przerażeni, że w 150% Julia, jej stan zdrowia i wszystko, co jest z tym związane, spoczywa na nas, że jesteśmy w 150% odpowiedzialni za nią. Wychodząc z budzika, udało nam się zostać podopiecznymi Stowarzyszenia Titum, gdzie dostaliśmy 3 kartki wszystkich terapii dostępnych. Na początku, no oczywiście, wszyscy euforycznie, że będziemy jeździć na czwarte tych zajęć. Niestety doba ma tylko 24 godziny, więc okazało się, że przyszła chwila rozsądku i wybraliśmy te najważniejsze i te, które na tym etapie Julci są najbardziej niezbędne i potrzebne. Wychodząc z budzika, też wiedzieliśmy, że to, co udało nam się zgromadzić dzięki uprzejmości wszystkich ludzi, musieliśmy dzielić i mnożyć, żeby starczyło jak najdłuższy czas. Ogromnym wsparciem po wyjściu Julki z budzika są przyjaciele, koleżanki i koledzy ze szkoły Julci, którzy nie ma tygodnia, żeby nie przyjeżdżali do Julki. Mimo tego, że to są już dorosłe osoby, mające 17 lat, mające szkoły średnie, swoje życie, nigdy nie zapominają o Julci. Najbliższa przyjaciółka Madzia jest co tydzień u Julci. Spędza z nią czas, rozmawia. Przyjeżdżają tutaj całymi grupami, co po prostu dla nas jest tak ogromnym szczęściem i wiem, że motywacją dla Julki i radością. Że to chyba jedna z najlepszych terapii, jaką oni zapewnili Julce po wyjściu z budzika. Drugą rzeczą, którą żeśmy postanowili wychodzić z budzika, jest to, aby pokazać Julce, że to życie jest piękne, mimo tego, co się stało, mimo tej niepełnosprawności, która ją spotkała, więc staramy się jak najaktywniej spędzać czas, robimy małe, niedalekie wyjazdy. Jeździmy do kina z Julcią. Przed wypadkiem Julka była wielką miłośniczką koni i jazdy konnej. Dzięki uprzejmości pana Bartka Julka przyjeżdża do Bochuna. Bochun, mimo swej wrodzonej ostrożności i nieufności, wita się z nią jak najlepszy przyjaciel. Także to są takie momenty, gdzie myślę, że to też dopinguje Julkę. To też dla nas to jest forma takiej trochę odskoczni od tych wszystkich terapii rehabilitacji, ale myślę, że to też Julię stymuluje i motywuje do tego, żeby pracować. Wychodząc z budzika, już w sumie w samym budziku, zrodził się taki pomysł, że chcielibyśmy założyć fundację. Fundację, która będzie bazą informacyjną dla takich rodzin jak my, która będzie skupiała w sobie, będzie tworzyła mapę specjalistów, którzy zajmują się takimi pacjentami jak Julka, lekarzy ginekologów, stomatologów, neurologów, neurochirurgów, z każdej dziedziny. Chcemy odnaleźć lekarza, który podejmie się pracy z takimi pacjentami. Jeżeli nie na stałe, to będzie w stanie skonsultować i pokazać kierunek, w jakim ci pacjenci powinni być leczeni. Chcemy stworzyć bazę ośrodków, taką mapę, gdzie rodziny będą wiedziały, gdzie się mają udać. Będzie dostępny numer telefonu, osoba kontaktowa, też bazę pielęgniarek. Jak również, co wydaje mi się bardzo ważne, a w większości przypadków niestety nie mieliśmy do tego dostępu, dostęp do psychologa zaraz w tych pierwszych godzinach czy dniach po zdarzeniu, który to kontakt jest, wydaje mi się, w tych najtrudniejszych chwilach i najtrudniejszych rozmowach bardzo ważny.
a tak bardzo niedostępny niestety na naszych, w większości przypadków na naszych polskich OIOM-ach. Będziemy pomagać kompletować dokumentację medyczną, czy to dla urzędów. Będziemy starać się wspierać na każdej płaszczyźnie. Myślę, że sami przeszliśmy dosyć sporo, więc i trochę już nauczyliśmy się, więc chętnie pomożemy i tą wiedzą, jak tylko będziemy umieć i potrafić, to się podzielimy.